nie kręćcie się. Pokazanie tego, jak wiele osób w kramacie trenuje, uważaj na nowe miejsca dziecku i myślę, że pierwsza, ale tak jak powiedziałem, nie ostatnia taka prezentacja. Panowie, coś dodać od siebie jako nowi Mateusz Dziubek? Pierwszy raz uczestniczyłem w takiej prezentacji. Wrażenia super. Wcześniej tylko jako zawodnik junior, razem jako senior. Z innej perspektywy to będzie. Także naprawdę bardzo fajnie wyszło. Piotrek, Duda? Też jestem bardzo fajnie. Ja zaskoczony, że jest zainteresowanie tutaj z Kaczyską granatą. No i bardzo fajnie. Bartek? No, miłe zaskoczenie. Fajna inicjatywa dla tych, którzy interesują się tutaj piłką w Skarżysku i obowiązuje takich przedsięwzięć. I Mateusz? No, ja jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć w takiej prezentacji. Jest to pierwszy raz na takim wydarzeniu i cieszę się, że wszystko wyszło dobrze. Było bardzo fajnie i na pewno też fajna sprawa dla chłopaków z grup młodzieżowych, którzy mogli przyjść i pokazać się. Także duży pozytyw. Jak zostaliście przyjęci w drużynie? Wy jesteście nowymi zawodnikami? Bardzo fajnie, bo jeżeli mamy super atmosfera, z większością chłopaków się już znałem wcześniej, czy to z boisk, czy do szkoły, ale nie było problemu z tym, żeby się wkomponować w drużynę. No, to było przegadne pytanie następne. Ja może do Mateusza, pierwsze pytanie. Jak to znaczy się z Pawłem Wokońskim, tam się byłeś wyróżniającym zawodnikiem, z tego co słyszałem, następny swoich także. Ale masz kontrolę w składzie dość mocnego Marcina Kołodziejczyka. Czujesz się na siłach, żeby było ze składu wyjść? Czy ja powiem tak. Bardzo dobrze, że jest rywalizacja w drużynie. Przede wszystkim dobra rywalizacja, to na pewno. Bo może poprawić nam nasze, podnieść nasze umiejętności. Ja powiem tak. No, trener jest od tego, żeby ustawić skład. Ja robię wszystko ze swojej strony, żeby wypadać w sparingach, jak i na treningach najlepiej. Zobaczymy, co pokażę pierwszy mecz i następne spotkanie. Ja mam pytanie do trenera. Czy pan jest zadowolony z przebiegu okienka transferowego? Czy coś mogło być plus, coś minus, coś nie wypaliło? Coś szykowaliście, ale się nie udało? W zasadzie wszystko to, co planowaliśmy, udało się. Tak? Począwszy od tego, że został Marcin Kołodziejczyk. No to dla tego zespołu jest bardzo ważna postać. To, że Adam odejdzie i Marcin, to było praktycznie wiadomo, zdecydowanie wcześniej na pewno. Myślę, że tak jak i dla Granatu, i dla generalnie Zajmowa Kaczyńska, to, że Adam przyszedł do pierwszej linii, jest duża sprawa i jest tam blisko składu. Myślę, że to jest taki przykład, że z Granatu można iść wyżej, tak? Bo to jest. On jest taki wiek teraz, że może jeszcze zdecydowanie grać lepiej i wyżej, więc fajnie, że mu się to już ten pierwszy krok udało zrobić. Natomiast jeśli chodzi o nowych ludzi, no tak naprawdę staraliśmy się już w grudniu te wszystkie rzeczy powypinać. Wszyscy tu obecni zaczęli okres przygotowawczy z nami. Tak staramy się działać już od wielu lat, że żeby być od początku, żeby wszystko poukładane. Wiadomo, że czasami zdarzają się jakieś tam strzały na koniec okienka transferowego i tak coś tam czasami warto skorzystać. Natomiast tak układamy to, żeby ten okres przygotowawczy zaczął już z kadrą, która praktycznie zostanie na Panie trenerze, ja mam pytanie odnośnie taktyki, odnośnie ustawienia. Od pewnego czasu preferuje pan ustawienie z ten diament, jak my to nazywamy, z jednym wysuniętym napastnikiem. Teraz na tej pozycji ma pan Mateusza Fryca i Mateusza Ciupka. No jednego pierwszego przedstawiać dłużej nie trzeba, na drugiego zawodnika też pan liczy. Nie wiem, czy jeżeli będzie pan dalej preferował to ustawienie z jednym napastnikiem, czy nie będzie czasami tak, że stracimy to, na chwilę potem sobie, bo jednego z tych zawodników trzeba będzie albo przekwalifikować, przesunąć na inną pozycję, albo po prostu posadzić na ławce. Jak pan to widzi? Bogactwo wyboru to tylko dobrze, prawda? Natomiast czy będziemy grać 4-2-3-1,
sytuację do tego, co nam akurat potrzeba. Tak? No, jedziemy do Limanowi, jedziemy tam po szybku. Czy wyjdziemy 4-4-2, czy 4-2-3-1, zobaczymy, tak? Na tą chwilę mam jakieś połowy, ale myślę, że to jeszcze jest za wcześnie. A bez wątpienia obaj na zawodnicy, o których Pan pytał, będą bardzo przydatni w drużynie, także na pewno znajdziemy miejsce tutaj. Panie trenerze, walczymy o awans w drugiej ligi i jedziemy w takim nastawieniem dla Limanowej, które Pan może wygrać. Ale czy rozmawialiście teraz przed sezonem z prezesem klubu? Podtrzymujecie to awans, że walczyła o was? No tak, to było już trwając od kilku miesięcy tak naprawdę, bo kiedy byliśmy już do wysoko w tabeli, pojawiła się szansa na to, żeby włączyć się do tej walki. Rozmawialiśmy mówię o tym, jak to wygląda, czy organizacyjnie tak też naprawdę. Bez wątpienia tutaj nic nie ma takiego, co by nas hamowało w jakiś sposób. Także po pierwsze, ludzie, z którymi pracujemy, no, są ambitnymi ludźmi i każdy chce iść wyżej, tak? Więc automatycznie te cele mamy zdecydowanie zbieżne. Do tego wszystkiego myślę, że gdyby awans sportowy udało się uzyskać, to myślę, że organizacyjnie firma Wtórpol wspomagana przez miasto, myślę, że dałoby to radę, żeby udźwignąć tą drugą ligę. Także teraz tak naprawdę, no cóż, no, zrobiliśmy wszystko temu, żeby spróbować połączyć na ten awans. Boisko pokaże, tak? Wszystkie te rzeczy, które sfakalowałem, które się przygotowały, zostały zrealizowane. Także pozostało tylko wygrywać na boisku, czyli tylko tyle jeszcze. A co jeśli mecz z Limanową się nie odbędzie, jak będziecie się przygotowywać? W tym momencie będziemy szukać swoich partnera. Tak naprawdę próbowaliśmy tam dowiedzieć się Limanowej. Wygląda na to, że boisko jest ok, nie ma tam śniegu. Wygląda na to, że na dziś graliśmy, tak? Co będzie za tydzień, jak pogoda będzie się układać. Z każdym razem byśmy nie zagrali, bo widać, że to boisko nie doszło przez tydzień. Tak? Limanowy jest Limanowy jest inaczej. Więc jeżeli nie będziemy grać, będziemy szukać pani partnera i ten związek się o tydzień później zacznie. Tak? Natomiast to musimy być. Ja myślę, że warto wrócić jeszcze do jednej sprawy, do dużo kontrowersji wywołała ta decyzja o Sławku Jedynaku, który wrócił z wypożyczenia z Neptuna, przepracował parę tygodni okresu przygotowawczego, po czym, no, tak powiem, został wystawiony na listę, może nie wiem, czy to akurat dobrze zabrzmi, na listę transferową i po prostu, no, daliście mu Państwo do zrozumienia, że musi sobie szukać innego pracodawcy. Podobnie z, znaczy nieco inna sytuacja, bo Daniel Rabenda akurat został wypożyczony, ale nie obawia się Pan, że to troszeczkę zbyt duża strata. No, pozbyliśmy się dwóch napastników. Jeden wprawdzie po kontuzji dochodził do dyspozycji. Daniel, no, że tak powiem, też napastnik o potencjale i możliwościach. Dlaczego zdecydowaliście się zrezygnować z tych zamówników? No, ja już tak dobrze powiedziałem na ten temat wszystko i ja myślę, że nie ma sensu wracać do tych spraw. Jeżeli chodzi o Daniela, bo słaby, no to...